kochani, witam was bardzo serdecznie, tak na zakręcę na pozytywnie. Dzisiaj akurat będziemy reklamować fajne produkty dla was i na każde ogólnie, co kupiłam ostatnio, co polecam, czego nie polecam. Zachwalać fajne marki, także spoko. Ogólnie, jeżeli chcesz wylądować na tej ścianie prestiżu, ściana prestiżu, powiem wam tak, urosła. Także jeżeli chcecie wylądować dalej na tej ścianie prestiżu, bo nie wszyscy są, to po prostu zostaw subskrypcję kanału lub po prostu ujawnij swój kanał z tego względu, gdyż po prostu ja nie mam takiej jeszcze możliwości, żeby po prostu podejrzeć, kto mnie subskrybuje, osoby zakryte, dlatego ostrzegam, żeby nie było kto, że jesteście pokrzywdzone. Więc kochani, co polecam? Ja mam ogólnie włosy, jak widać, kręcone od małego, puszyste, tak? Czyli muszę, chcę te włosy, tak wiecie, żeby nie stała taka, wiecie, mini szopa u mnie. Co polecam, kochani? Oczywiście polecam, ja akurat stosuję z marki bardzo dobrej, słuchajcie, szampon pokrzywa, bardzo dobry, duża butelka, bardzo dobry. Jeżeli ktoś ma przysuszone włosy i tak dalej, po prostu... Tak, także jak widzicie, już się wykąpałam, wytestowałam wszystko, także to polecam. Jeżeli chodzi o zęby, ja mam akurat, powiem wam szczerze, niedługo jedziemy po aparaty i do dentysty was zabieram, także będzie, o matko boska, co nie będzie, co polecam. Jeżeli na przykład macie tak jak ja, krew po prostu wam zdziąsę, bo będzie leci czy coś takiego, to co polecam? Dentic Stick i po prostu Colgate, taką czarną pastę dentystyczną, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o puszyste włosy, jeżeli macie też takie same problemy lub nie tylko, to ten szampon, taką odżywkę, którą zamówiłam, z szamponem plus odżywkę taką, o, oto taką. I teraz pozamawiałam znowu, bardzo dobre są na puszyste włosy. So, wyobraźcie, że fryzjerskie na mnie po prostu już nie działały, te włosy nie zdawały rezultatu, więc stwierdziłam, że ten. Do tego, słuchajcie, zobaczcie, kochani, kupiłam sobie grills, mam odżywkę, szampon i kolejną odżywkę. To są na moje puszyste włosy wredne. Teraz tak, jeżeli chodzi o, jeżeli macie na przykład trądzik czy coś, jakie marki. Ja niestety jestem alergikiem i to muszę uważać i na kosmetyki i dobierać sobie po prostu bazę kosmetyczną, po prostu na wszystko, tak, bo mam takie uczulenie i nie wiedziałam od czego, słuchajcie. Najfajniejsze jest to, że po prostu wyszło, zrobiłam sobie takie, wiecie, badania i wyszło, że jestem alergikiem, no, ogólnie na wszystko, tak, i muszę uważać, dlatego sobie kupiłam delikatne po prostu już odżywki, takie coś polecam, dla alergików bardzo dobra, miodek i tak dalej, także bardzo fajna i taką maseczkę, peeling, jak ktoś tam na to mówi. Też bardzo dobry, słuchajcie, nakładacie na pół godzinki, zmywacie tym, jeżeli jesteście alergikami i to wam po prostu działa, pomaga. Jeżeli chodzi, jeżeli masz na przykład rozkrojoną płytkę paznokcia, że tak powiem, i wam po prostu pękają te paznokcie, co polecam? Polecam taki oto lakier, a dla agentów, agentek, że tak powiem, agentek przeważnie, bo dziewczyny przeważnie malują, także polecam też takie coś, to można w aptece dostać w Biedronce. Ale też ostatnio rod widziałam z kumpelem, się na zakupach, taki hol zakupowy zrobiliśmy sobie. I powiem wam szczerze, w Rossmanie zauważyłam fajną odżywkę, którą stwierdziłam, że wypróbuję. To jest baza utwardzacz do paznokci, kilka w jednym i to jest na rozdwojone, osłabione, złamane paznokcie. To jest naturalny efekt żywicy z drzewa i bardzo dobry, słuchajcie, płytka paznokcia nadbudowywuje i tak dalej. Zobaczcie, właśnie sobie zrobiłam. I to jest tak. To jest taka buteleczka, taki pojemniczek, buteleczka wygląda tak, także o, to wygląda mniej więcej tak. I tego ile jest? Poczekajcie, zaraz, bo tu okularów nie założyłam, zaraz wam powiem. 10 ml. Także nawet więcej niż 10, tu pisze 10, a to nawet więcej niż 10, także polecam, słuchajcie, jeżeli macie problem z paznokciami, tak jak ja akurat żylowych, hybrydowych nie mogę, muszę mieć, a swoich też nie mogę, bo i to jest najlepsze dla osób, które lubią po prostu obgryzać, tak jak ja kiedyś lubiłam obgryzać paznokcie ogólnie, także stwierdziłam, że wypróbuję, słyszałam coś o tym i wypróbuję, polecam naprawdę z ręką na sercu, bardzo dobra odżywka. Nie tania, ale też nie droga, ale bardzo dobrze skutkuje. Tydzień zobaczcie już i zobaczcie, jakie fajne paznokcie. Ani nie obgryzam, bo to tak śmierdzi ta odżywka strasznie, takie odpychające, także polecam, jeżeli chcesz mieć twoje własne fajne paznokcie i tam nie paskudzić. Ja akurat hybryd i żylowych nie mogę mieć z tego względu, gdyż mam po prostu tak poniszczoną płytkę od tego już paznokcia, że po prostu trzeba o nią normalnie, muszą być własne. Także co, kochani, ja uciekam, bo jutro was zabieram w fajną podróż, słuchajcie, będzie się działo, także oglądajcie, nie może was zabraknąć, zakręcono. Jedziemy załatwić sprawy, biorę was ze sobą. Także co, kochani, do jutra, do następnego odcinka. Pa, pa!